Cześć, z tej strony Majki. Dzisiaj pokażę Wam prosty i szybki sposób na wgranie systemu na Raspberry Pi. Co potrzebujemy? Samo urządzenie, w moim przypadku jest to Raspberry Model 3, program Balena Etcher do wgrywania softu i sam soft. Ja używam dzisiaj Raspbian Buster w wersji pełnej, czyli full. Zajmuje ona prawie 6 giga, dlatego potrzebujemy jeszcze do tego karty microSD o pojemności, no powiedzmy 8 giga. 4 giga będzie za mało. Wystarczałaby do zwykłej wersji albo do wersji Lite, jednak w przypadku wersji full musimy mieć co najmniej 8 giga. Ja użyłem karty 16 giga. Co po kolei robimy? Najpierw musimy pobrać nasz obraz samego systemu, link jest w opisie. To jest standardowe repozytorium, także jest ogólnie dostępne. Nic nie trzeba za nie płacić. Program Balena Etcher też jest darmowy do użytku domowego. Bez problemów możemy go użyć. A więc podpinamy kartę do komputera. Wcześniej już mamy pobrany system. Odpalamy program Balena Etcher, wskazujemy obraz. Wskazujemy miejsce, gdzie ma zapisać i klikamy flash. Czekamy chwilę, w zależności od urządzenia może to potrwać kilka minut, kilkanaście. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Po wszystkim podpinamy kartę do RPI. Samo RPI podpinamy do zasilania i do monitora, telewizora, czy gdzie mamy go zamiar podpiąć. I czekamy, aż się uruchomi. A więc do dzieła. OK. System mamy już przygotowany, wkładamy kartę do RPI, odpalamy i cieszymy się Raspbianem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!